5, 4, 3, 2, 1. Dobry wieczór wszystkim. Miliony sposobów na nudę, czyli live chat z gościem Superligi. Program przy współpracy oczywiście naszego partnera tytularnego, totalizatora sportowego, właściciela marki Lotto. A dzisiaj naszym wyjątkowym gościem jest Patryk Zatówka. Dobry wieczór, witam cię serdecznie. Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Patryk Zatówka, który opuszcza Niemcy, wraca do Superligi, do naszej polskiej Lotto Superligi. Taki widać w tym sezonie modny kierunek, bo i Kuba Dyjas, i Patryk. Zmieniacie Niemcy na Polskę, ale o tym będziemy jeszcze pewnie rozmawiać przez najbliższą godzinę. O, pozdrawiamy już Kubę Dyjasa bardzo serdecznie. Pozdrawiam, Jakub. I co? I tak jak zwykle na początku piszcie, ślijcie pytania w komentarzach pod tą transmisją na żywo. Z Patrykiem poza anteną rozmawialiśmy, powiedział, że żadnych pytań się nie boi, także jesteśmy gotowi do tego czatu. Śmiało, pytania pod transmisję na żywo, a ja zacznę od tych pytań sam osobiście. No więc Patryk, pierwsza rzecz, twoje kolano. No wiele miesięcy straciłeś przez tę kontuzję. Jak stan twojego kolana, twoich kolan wygląda na tę chwilę? Na tę chwilę trenuję już od kilku dni tutaj w Gdańsku. Jest praktycznie bez bólu, więc jestem bardzo zadowolony. W sumie już wcześniej zdążyłem zagrać bodajże 3 mecze i zacząłem trenować sobie raz dziennie. Zwiększałem coraz więcej intensywności tych treningów i też było ok. No i niestety przerwała mi obecna sytuacja na świecie możliwość dalszego kontynuowania. I mam nadzieję, że po prostu zdrowie dalej się utrzyma i wszystko będzie ok. No, ja bym chciał trochę poznać więcej szczegółów na temat tych kolan. Co to dokładnie jest? Bo no, kontuzja taka, która wyeliminowała cię na, no tak jak wspomniałem, na parę ładnych miesięcy. Nie mogłeś grać, pominąłeś turnieje, Mistrzostwa Polski. W Saarbrücken grałeś faktycznie te ostatnie mecze. Co tak naprawdę ci dolega? To miałem po prostu problem, moja budowa kolana ma tak, doktor mi powiedział, że 12% na świecie, która nie jest wadą, ale nie jest korzystna do sportu, tak? I no to ciężko coś z tym zrobić. Mówił, że operacja w ogóle by tutaj nic nie dała, że tam trzeba to zupełnie po prostu ćwiczeniami rehabilitującymi zrobić i po prostu, żeby to trochę powracało na taką lepszą strukturę. No i odkąd zacząłem ćwiczyć te wszystkie, robić te ćwiczenia, no to zdecydowanie ból zniknął i mogę, myślę, że normalnie trenować. Czyli dobrze też rozumiem, że to jest tak naprawdę teraz praca tylko nad tak naprawdę rehabilitacją i zaleczaniem tej dysfunkcji? Tak, to już no, mam zalecenie robić do końca życia, tak? Są to naprawdę bardzo nudne ćwiczenia i ciężko je się robi tak z dnia na dzień, no ale jeśli chce się dokończyć karierę, przez jeszcze długie lata pograć, no to nie ma innego wyjścia i po prostu staram się je robić codziennie i na razie mi to dobrze wychodzi. No to super, to ważniejsze, bo zdrowie jest najważniejsze. Patryk, no ale druga też ciekawa rzecz. Chciałeś pierwotnie na ten czas pandemii zostać w Niemczech, zostać w Saarbrücken, ale zmieniłeś plany. Jak to wyglądało technicznie? Ty musiałeś przejść przez kwarantannę, odsiedzieć swoje w domu. Mocno ci pokrzyżowało plany ta epidemia? Jak to wyglądało? Znaczy, no chciałem już wrócić przede wszystkim do sportu, tak? To było najcięższe dla mnie naprawdę. Przez pewien okres miałem taki cięższy okres, że już wyleczyłem praktycznie kontuzję i nie mogłem trenować przez jakąś inną rzecz, na którą totalnie nie mam wpływu. I to prawda, chciałem być w Niemczech, bo też w sumie na początku w Polsce była mega panika. Widziałem zdjęcia po sklepach, że nie ma nic, a w Niemczech tego nie było, więc można powiedzieć, że tam mi było na początku trochę lepiej. No ale też nie miałem możliwości treningu. Tam w sumie wznowili jakoś może 2 tygodnie temu też salę otworzyli, ale też nie dla wszystkich, tylko 2 osoby maksymalnie.
No i ciężko było siedzieć już tak 2,5 miesiąca praktycznie samemu w Niemczech, bez najbliższych mi osób i no, poza krajem, i stwierdziłem, że po prostu wrócę, odbędę te 2 tygodnie kwarantanny. Jeśli już dałem 2 miesiące praktycznie siedzieć w domu, to te 2 tygodnie tak nie zrobiły mi żadnej różnicy. No i teraz już mogę no, prawie normalnie żyć, tak, chodzę na treningi, jest dużo lepiej. Czyli po prostu spakowałeś się, przyjechałeś i czekałeś na otwarcie sal i to się udało, bo z tego co wiem, to już trenujecie w Gdańsku. Tak, akurat skończyłem kwarantannę w ten poniedziałek, a we wtorek już byłem na treningu, więc złożyło się super. I w jakim składzie na razie trenujecie? Na razie trenują tacy młodzi zawodnicy. Ciężko mi niestety powiedzieć imiona i nazwiska, ale ja z Danielem Burakiem trenuję ze sobą codziennie, więc myślę, że jest trening na wysokim poziomie. Tak twoim okiem, ile będziesz potrzebował czasu, żeby dojść do takiej wyższej formy, takiej, którą możesz spokojnie zaprezentować w meczach Superligi? Jak to na razie wygląda? Obawiałem się właśnie tego po takiej dłuższej przerwie, że będzie tragedia, ale jestem szczerze mówiąc mile zaskoczony i gra mi się całkiem przyzwoicie, tylko myślę, że najgorzej będzie tak fizycznie dojść do 100%, że brakuje takiej szybkości. No i na pewno trochę przegrany, tak, no bo sezon praktycznie cały straciłem. Myślę, że będę potrzebował tak 2-3 miesiące, żeby wrócić do optymalnej formy. Ja też będę chciał na pewno porozmawiać z Tobą na temat ośrodków treningowych, bo mimo swojego młodego wieku masz świetne porównanie, jakie warunki panują tak naprawdę w Europie, bo miałeś okazję i trenować w Szwecji, miałeś okazję trenować teraz w Niemczech, no i miałeś okazję i znowu będziesz miał okazję trenować w Polsce. Jakbyś mógł tak streścić, scharakteryzować te ośrodki szwedzki, niemiecki i polskie, to jak byś to mógł opisać? W Szwecji był dużo mniejszy ośrodek niż na przykład w Gdańsku czy w Zabrze, gdzie ja nie byłem. Było to też mała miejscowość, grupa też była tak 6-osobowa mniej więcej i tam grupa dzieci, ale to oni z nami nie trenowali. I było tak bardziej, było trzech trenerów, czyli było myślę, że bardzo dużo trenerów jak na taką liczbę zawodników, na 6 osób. Praktycznie miałem dobrą opiekę trenerską i bardzo dużo się mną zajmowali. Myślę, że to był bardzo duży plus, że mogłeś tak popracować z trenerem indywidualnie, grać na wiele piłek. Myślę, że to też no, dużo pomaga, szczególnie młodym zawodnikom, że grają dużo na wiele piłek, to jest myślę, że bardzo dobra metoda treningu. Z drugiej strony za weekend była dużo lepsza grupa treningowa, ale też było trzech trenerów i tam było trzech trenerów na nie wiem, 15-20 osób, więc jeden trener miał pod sobą 5 osób, no to ciężko mu jest też ogarnąć, tak? Na każdym treningu jest no, ciężko, żeby nie wiem, jak jeden trener powinien mieć moim zdaniem dwóch, maksymalnie trzech zawodników do ogarnięcia i wtedy może sobie z nimi pracować. Myślę, że jest tak najłatwiej zrobić progres. W Gdańsku chodzi o obiekt i w ogóle no, myślę, że jest zdecydowanie jeden z najlepszych ośrodków w Europie. Masz siłownię na miejscu pokoju na górze. Miasto masz super, gdzie często tego brakuje właśnie za granicą. Że masz fajne miejsce do treningu, ale na przykład poza tym nie masz takiego życia. A myślę, że ważne jest czasami się odmóżdżyć, nie wiem, wyjść na kawę z kimś, porozmawiać ze znajomymi, na piwo, nawet cokolwiek, żeby tak trochę zapomnieć i wyluzować. Prośba jest też, Patryk, żeby trochę ściszyć twój głos. Nie wiem, czy masz głośniki, bo robi się pogłos. Powinno być teraz lepiej. Taka techniczna drobnostka. Jakbyś miał przypomnieć w Saarbrücken, z kim miałeś okazję trenować? To Zerbrickiem był z takich najlepszych, to był Franciska, Jorgi, Tomasz Polański, teraz Christian Pleta, Sean Kun też był od roku. No i naprawdę było jeszcze wielu innych też takich zawodników na poziomie setki światowej, to spokojnie, więc grupa była naprawdę bardzo mocna. I zostały z tego jakieś przyjaźnie, czy tylko spotykaliście się przy stole, robiliście trening i każdy rozchodził się do siebie? Nie, no mieszkaliśmy też ze sobą. Ja w pierwszym roku mieszkałem z Puczarem, to mieliśmy w miarę dobry kontakt, chociaż czasami było ciężko mi z nim wytrzymać dłużej już, jak tak się widzieliśmy, ale to myślę, że tak jak z każdym jest, że jak już za dużo, no to chciałoby się coś innego. I na przykład często, jak mieliśmy wolny weekend, to spotykaliśmy się, graliśmy w pokera wieczorem.
czy nie wiem, czy w FIFA nawet na jakiejś konsoli też tam wszyscy grali, więc mieliśmy też inne tematy niż tylko tenis. Jeśli chodzi o FIFA, to jak się prezentujesz? Jeśli chodzi o FIFA, to zakończyłem już swoją karierę, ale miałem podrygi, żeby zostać dobrym zawodnikiem FIFA, ale za bardzo mnie denerwowała gra i stwierdziłem, że podziękuję w tej grze. To zostajesz przy NBA 2K, rozumiem. Tak, to czasami odpalam. To super. W końcu musimy kiedyś się zmierzyć przy jakiejś okazji, bo cały czas są plany, a nigdy nie mieliśmy okazji pograć, więc na przyszły sezon niech to będzie taki plan do spełnienia, żeby chociaż tak kwartę po 6 minut sobie pograć. Tak, w kosza jakiś chętnie, bardzo challenge przyjmę, więc jestem do dyspozycji, jak znajdziemy czas. Super. Mamy, Patryk, pierwsze pytanie, także zaczynamy. Na początek pozdrowienia od Marka Gudzelaka i od Marcina Sankowskiego. Pozdrowienia dla łysego dzika. Pan Rafał Janowicz. Jakich znanych sportowców z pominięciem tenisa stołowego udało ci się poznać podczas swojej kariery? Myślę, że najwięcej takich znanych sportowców poznałem na Igrzyskach Olimpijskich w Rio. Tam byliśmy praktycznie 3 tygodnie, z czego turniej trwał tydzień, a reszcie mieliśmy czas wolny, więc nawet graliśmy w piłkę z siatkarzami i to myślę, że głównie ich tak poznałem bliżej i w sumie byłem tak w szoku, że to są po prostu normalni ludzie, pomimo że mają wielkie sukcesy, więc naprawdę bardzo pozytywnie ich odebrałem. A kogoś w wiosce olimpijskiej zdarzyło ci się z zagranicy spotkać jakieś takie, no wiadomo, siatkarze to są też ogromne gwiazdy, ale chodzi mi na przykład o, nie wiem, czy o Djokovicza, czy o może jakiegoś koszykarza z NBA. Koszykarze, mam zdjęcie z nimi, bo udało nam się z Danielem Burakiem wtedy na ceremonii złapać, bo oni nie mieszkali w wiosce i trochę musieliśmy na jakieś przepisy, żeby do nich przejść, ale ochroniarze nas puścili i zrobiłem sobie zdjęcie z Draymondem Greenem, a Daniel bodajże z Klayem Thompsonem, więc to było mega przeżycie. I też mamy zdjęcie z Dżokowiczem we dwójkę, bo jechaliśmy wtedy też na salę, na trening i on też czekał na swojego busa i tam sobie biegał w kółko i nawet mieliśmy chwilę okazję z nim porozmawiać. O, to super. Faktycznie amerykańscy koszykarze mieli tam jakiś prywatny jacht zacumowany? Tak, oni mieszkali normalnie sobie właśnie na statku, w wiosce ich nie było nawet na sekundę, i tylko to była właśnie jedyna okazja, żeby ich spotkać to jakoś na ceremonii, no ale to naprawdę trochę przypadku i wiele szczęścia. Okej, także mam nadzieję, że pan Rafał Janowicz jest usatysfakcjonowany tą odpowiedzią. Jedziemy dalej. Piotr Cesarz. Pytanie dotyczące aspektu gry. Jak poprawić pracę nóg? No to myślę, że trzeba grać dużo takich elementów, na przykład forehandem. Myślę, że na przykład 2-2 forehandem ze strony backhandowej i forehandowej będzie bardzo dobrym elementem. Też myślę, że bardzo ważna jest praca przód-tył, czyli krótka, długa. Dużo to można grać zdecydowanie na piłki. Myślę, że to jest takie, też się poprawia szybkość i to będzie taki najlepszy trening na pracę nóg. Czyli na przykład raz forehandem też z dwóch stron, czy ze połówki backhandowej ze środka, czy trochę szerzej, czy z 3/4 stołu, z której strony już można wybrać i myślę, że wtedy nasza praca nóg będzie wyglądać lepiej. No, Piotrowi tutaj zależy na jakichś twoich radach, bo jak przyznał, ruszę się jak wóz z węglem. Także znaczy, to też jest na pewno na siłowni. Myślę, że trzeba też dużo pracować, bo tenis poszedł zdecydowanie w fizyczną stronę i po prostu moc nóg jest bardzo ważna i myślę, że bez tego na pewno nie będzie się ruszało jakoś dobrze, jeśli te nogi po prostu będą za słabe. Więc to myślę, że też w dużym stopniu bardzo pomoże. Czyli Piotrek, nie tylko hala, ale także siłownia i ćwiczenia właśnie nóg. Jedziemy dalej. Marek Gudzelak. Patryk, jak wspominasz pobyt w Jarosławiu i jakie masz oczekiwania na przyszły sezon? Pobyt muszę wspominać dobrze i tak też robię, bo wygraliśmy Mistrza Polski Historycznego. Pierwszy raz dla Jarosławia. Więc bardzo fajnie mi się grało, była fajna atmosfera, no i jeszcze zakończona wisienką na torcie, no taki myślę, że to jest duży sukces. Więc wspominam bardzo dobrze. A jeśli chodzi o nadchodzący sezon, to przede wszystkim mam oczekiwania głównie do siebie,
żebym przede wszystkim był zdrowy, mógł zagrać cały sezon i po prostu będę dawał z siebie 100% w każdym meczu i będę chciał również powtórzyć ten wynik, z którym odchodzi od Jarosławia. A jeśli chodzi o jakieś plany czy założenia przez menedżera Kamila Dziukiewicza, to przedstawił wam jakąś wizję, którą macie spełnić, czy na razie to wszystko jest otwarte, bo wiemy też, że w Jarosławiu ten skład jeszcze nie jest zamknięty? No właśnie wszystko jest otwarte, bo myślę, że ta sytuacja związana z koronawirusem bardzo dużo zmienia w wielu klubach. Myślę, że są jakieś tam problemy finansowe czy jakieś dogadania. W wielu klubach mogą występować takie problemy, więc na obecną chwilę mamy otwartą sytuację, no ale myślę, że na pewno będziemy się liczyć w lidze i będziemy walczyć o najwyższe cele. No, ja przypomnę tylko, że oficjalnie wiemy, że Patryk Zatówka przychodzi do Jarosławia w miejsce Daniela Guraka, który odchodzi do Francji. No i kontrakt przedłużył Han Kiao. I to jest na razie przynajmniej oficjalny skład Jarosławia. Zobaczymy, jak dalej będą wyglądały ruchy transferowe ekipy z Podkarpacia. Fabian pyta, kto był twoim pierwszym trenerem w Grodzisku Mazowieckim? Pierwszym trenerem, jeszcze nawet to nie był klub z Grodziska Mazowieckiego, tylko to był Turjak Torów, to jest tam kilka kilometrów od Grodziska, i był Dariusz Budzik, któremu no bardzo wiele zawdzięczam, bardzo mi wiele pomógł na początku mojej kariery i do tej pory mam z nim kontakt, czasami się konsultuję. Jeśli tam widział jakiś mój mecz, był w internecie i oglądał, to zadzwonimy do siebie i też wymieniamy sobie opinię na ten temat. Jakub Kozieł, jakie zwycięstwo satysfakcjonuje cię najbardziej? Czyli nie wiem, panie Jakubie, czy chodzi tutaj o styl, czy o jakieś konkretne nad rywalem, ale spytamy Patryka o obie wersje, czyli jaki styl zwycięstwa satysfakcjonuje cię najbardziej i jakieś zwycięstwa, które szczególnie zapadły ci w pamięć z twojej kariery? Myślę, że najlepszy taki styl, żeby podnieść trochę też pewność siebie, to jest taki, że wygrasz, nawet możesz wygrać 3-0, ale na przykład każdy set wygrywasz w końcówce, to tak podnosi ci pewność siebie, że jesteś później mocniejszy, jak masz 9-9, to się nie zawahasz i po prostu wiesz, że zagrasz dobrą piłkę i przechodzi to do twojej głowy i jest to na twoją korzyść. Myślę, że to jest taki najbardziej dający większą pewność siebie wynik. Może też być 3-2 po Stanach też. Myślę, że jeśli był naprawdę fajny mecz i dobrze grałeś, to też jest super i przede wszystkim najlepiej smakuje zwycięstwo, jak grałeś dobrze. Bo wiesz, że wtedy idziesz w dobrym kierunku, że grasz lepiej i no po prostu czujesz większą satysfakcję. Czyli jesteś takim zawodnikiem, gdzie to po prostu cię nakręca, buduje pewność siebie i wtedy jesteś zadowolony, jak odchodzisz ze stołu z takim zwycięstwem. A powiedz mi jeszcze, zwycięstwo nad którym zawodnikiem czy zawodnikami szczególnie zapadło ci w pamięć? Jeśli chodzi o zwycięstwo, to mogę jeden mecz taki sobie przypomnieć. To był mecz w Superlidze, jak jeszcze grałem w Gdańsku z Łączuntingiem, gdzie mi się udało wygrać 3-2 i myślę, że to było największe zwycięstwo w mojej karierze i tak najbardziej mi zapadł ten mecz w pamięć. Wtedy Wonchunting, rakieta numer 7 na świecie bodajże. Tak, ja byłem poza 200 i że wygrałem 7 rakietą, to było naprawdę, dało mi dużo pewności siebie i wiary we własne umiejętności, że jednak potrafi się rywalizować z najlepszymi na świecie. Pamiętam ten mecz, pamiętam tak radośnie rzut na kolana na tym Teraflexie w Gdańsku. Fantastyczne show, fantastyczny mecz. Zajrzyjcie na YouTube, na pewno gdzieś to spotkanie jest. Warto sobie poświęcić te pół godzinki, żeby ten mecz Patryka z Wonchuntingiem zobaczyć. A my jedziemy dalej. Marek Gudzelak z kolejnym pytaniem. Jak układała się współpraca z menedżerem i jak wspominasz kibiców z Jarosławia? Z menadżerem myślę, że dobrze się dogadywaliśmy, nie było żadnych problemów pomiędzy nami, czy w trakcie sezonu, czy w trakcie dogadywania kontraktu. Wszystko było tak, jak należy. Na kibice z Jarosławia właśnie szczególnie pan Marek Gudzelak, któremu też mogę podziękować, bo robił wspaniałą robotę na meczach z Bębnem i na każdym meczu. Myślę, że to nam dodawało otuchy i grało się zdecydowanie lepiej i łatwiej, jak graliśmy u siebie. To jeżeli oczywiście kibice będą mogli wchodzić na halę, no to na pewno Marek
ten bęben odkurzy i wprawi w ruch. Ja potwierdzam, że Marek, jeśli chodzi o kibiców, to jest top of the top. Jeśli chodzi o lot, to Superliga. Myślę, że nie tylko. Serdecznie Cię pozdrawiamy. Kuba Dyjas pyta, który z zagranicznych trenerów najbardziej pomógł Ci w poprawie Twojej gry? To myślę, że teraz właśnie miałem okazję współpracować z Chińczykiem Wang Ji i on mi tak naprawdę poświęcał dużo uwagi, pomimo że tam słyszałem różne opinie, że niektórym poświęcał więcej, mniej, to ja naprawdę byłem z niego zadowolony i dawał mi naprawdę trafne uwagi i bardzo mu też za to dziękuję. Tak jak mówiłem na początku, jeśli macie pytania, śmiało możecie je pisać w komentarzach. Tak jak widzicie i słyszycie, od razu zadajemy je naszemu gościowi Patrykowi Zatówce. Ja Patryk zapytam o kadrę, bo no, przez tą kontuzję gdzieś tam pociąg trochę odjeżdża, bo w twoje miejsce wskoczył Samuel Kulczycki, Maciej Kubik. Jak twoja sytuacja wygląda teraz z kadrą? Czy ty jesteś po jakichś rozmowach z trenerem Krzeszewskim? Czy on na ciebie czeka? Czy czekacie na rozwój sytuacji? Jak to wygląda z twoimi występami w przyszłości w kadrze? Ciężko mi też coś na ten temat powiedzieć, bo tak nie było takiej jakby głównej rozmowy co i jak. No wiem, że wypadłem, ale to jest automatycznie, jak nie grasz praktycznie cały sezon, to wiadomo, że ktoś skoczy na twoje miejsce. Ja jestem otwarty na grę w kadrze, bardzo chętnie będę grał, ale to po prostu muszę mieć wyniki, muszę być przede wszystkim zdrowy i po prostu będę robił swoje i wiem, że po prostu jak będę miał dobre wyniki, to dostanę szansę i taki mam na to plan. Okej, okay. Pan Mateusz Perzanowski. Jaki jest w twojej opinii top 5 polskich zawodników i top 5 polskich zawodniczek? Top 5 polskich zawodników, no to bez zastanowienia będzie Jakub Dyjas, Marek Badowski, Patryk Chojnowski. Dałbym też siebie i wrzuciłbym tu właśnie, dodał nie 5, tylko dodam 6 i 2 młodych zawodników, czyli Maciej Kubik i Samuel Kulczycki, ale naprawdę też jest jeszcze więcej zawodników takich jak Robert Floras, Tomek Lewandowski, którzy już nieraz sprawiali no, wiele niespodzianek na turniejach i wygrywali czy Mistrzostwa Polski, czy zawody ogólnopolskie. Myślę, że jest poziom w Polsce wyrównany, ale to jest takie moje top 6 polskich zawodników. A jeśli chodzi o polskie zawodniczki, no to na pewno Natalia Partyka, Natalia Bajor, Kasia Grzybowska, jak wróci po urlopie macierzyńskim, już tam wiem, że gra, więc myślę, że też niedługo będzie gra na swoim wysokim poziomie, no wiadomo, Licjan. I piąta zawodniczka, ciężko, jest dużo, jest bardzo wyrównany później poziom, więc ciężko mi podać piątą zawodniczkę. Tak jak wspominałeś o polskich zawodników, no to myślę, że spokojnie taką dziesiątkę można równorzędną stworzyć, bo myślę też, że i właśnie Daniel Górak i Wanji gdzieś tam na pewno mogli na tej pierwszej linii frontu się znaleźć. Faktycznie. Przepraszam, że nie wymieniłem, ale właśnie tak jak powiedziałeś, że można wymienić ich 10, może nawet trochę więcej, więc z góry przepraszam, jeśli kogoś nie wymieniłem. Nie, to miało być twoje top 5. Okej, okay, dziękujemy panie Mateuszu za to pytanie. Czekamy na więcej. Patryk, tak jeszcze jakby przestudiować twoją karierę klubową. To ty miałeś, tak, reprezentowałeś barwy Dartomu Bogorii, drużyny z Miękini, potem była era Grudziądza, Gdańsk i Jarosław w Polsce. Ty byłeś tak naprawdę nastolatkiem, jak sięgałeś po duże sukcesy, o takie, którzy mogli, no, wielu twoich rówieśników mogło marzyć. Jak ty się z tym czułeś? Czy ty miałeś z tego powodu, nie wiem, radość, chciałeś więcej? Czy może szybko się nasyciłeś tymi sukcesami? Czy może jakaś pojawiła się sodóweczka? Jak to wyglądało? No bo to jest, no ty masz na ten moment masz 23 lata, tak? A w polskich klubach grałeś 6 sezonów chyba, tak? Tak.
Tak, potem była przerwa rok właśnie na Saarbrücken. No to jako nastolatek i ty nie byłeś gościem, który siedział na ławce, tylko grał i dokładał cegiełkę do tych sukcesów. Jak to wyglądało z twojej perspektywy właśnie jako nastolatka? Pamiętam, jak podpisywałem kontrakt właśnie w Grudziądzu i byłem wtedy zawodnikiem, podpisywałem kontrakt jako numer 4. Ale w drugiej rundzie sezonu wyszła taka sytuacja, że Huang Chengsheng coś powiedział, że nie może przyjechać na mecze, no i władze postanowiły po prostu mu podziękować na ten sezon i ja wskoczyłem, tak jakby dostałem szansę trochę z przypadku. Dla mnie wielkie szczęście, byłem bardzo podekscytowany, że będę występował w najwyższej lidze polskiej, tenisa stołowego. I myślę, że od razu miałem bardzo dobry sezon, bo bodajże zajęliśmy drugie miejsce, gdzie to było wielką niespodzianką, że wygraliśmy wtedy w półfinale z Kolpingiem Jarosław. I ja bodajże w playoffach miałem bilans 4-1, gdzie to było dla mnie w ogóle szok i taki duży przeskok i bardzo fajne przeżycie. Ale myślę, że to było dużo poświęceń, dużo treningu. I na przykład, no nie wiem, kiedyś pamiętam, że żałowałem, że na przykład nie mogę wyjść z kolegami, czy pograć w piłkę, czy na rower, czy po prostu gdzieś, nie wiem, pochodzić, tylko musiałem iść na trening i takich sytuacji praktycznie było codziennie i czasami było ciężko, że muszę iść na trening, a nie mogę zrobić to, co, nie wiem, co bym chciał, co bym wolał na dany dzień. Myślę, że to było jakieś poświęcenie i tutaj też duże podziękowania dla rodziców, którzy mnie pilnowali, pomagali, zawozili mnie na treningi, naprawdę wiele dla mnie zrobili. To myślę, że w dużej mierze dzięki nim gram do tej pory i osiągnąłem to, co osiągnąłem. No, też wielki sukces przecież twój w barwach Grudziądza w Lidze Mistrzów. Przecież wy jako jedyny polski klub graliście w półfinale tych rozgrywek i umówmy się, byliście bardzo, bardzo blisko awansu do finału. Tak, bodajże mieliśmy dwie piłki w sumie od awansu. Oj, długo, Łukasz długo liczyli te z piłeczki. Robertem Svenssonem. Dużo mi niestety w tym półfinale nie udało się dołożyć cegiełki, ale myślę, że umiejętnościami nie odstawałem, ale przegrała wtedy zdecydowanie głowa. I wtedy właśnie Matthias Overseer, zresztą, którym grałem później w klubie, był lepszy ode mnie i to też zaważyło między innymi, że nie awansowaliśmy wtedy do finału. A to też była taka, jak pamiętam, trudna sytuacja i też duża presja, bo ty zostałeś na rewanż, znaczy Jarosław Żmudenko został wymieniony na Patryka Zatówkę na ten drugi mecz. Tak, wtedy on jakoś przegrał pierwszy mecz z Matiasem Oberto dość gładko i grał dosyć słabo, a ja wtedy właśnie czy na treningach, czy jakichś turniejach wcześniej grałem bardzo dobrze i stwierdziliśmy, że po prostu ja wtedy zagram i też byłem na to gotowy. No niestety nie udźwignąłem presji, ale no, to już było kilka lat temu i no, po prostu trzeba żyć z tym dalej, wyciągnąć z tego wnioski i robić dalej swoje. Jak mówiliśmy, długo sędziowie liczyli te wszystkie małe piłeczki, bo no, ogromne emocje i ogromny ciężar gatunkowy wtedy podczas tego półfinału, tego dwumeczu półfinałowego. Ach, trochę powspominaliśmy i wracamy do pytań. Romcio Leszek, jaką pan gra rakietką? Nie, dokładnie pytanie brzmi, jaką grał pan rakietką, kiedy zaczynał pan przygodę z tenisem stołowym? Czy ty w No. ogóle, Patryk, pamiętasz tą rakietkę? Myślę, że pamiętam i pamiętam z tego powodu, że po 2 tygodniach na początku zaczynałem treningi takiej w Grodzisku na małej salce i stanąłem trochę dalej od stołu i po prostu uderzyłem w ścianę, no i ona się złamała, bo to była moja pierwsza deska i to była deska Yasaki, ale modelu na pewno nie podam, to już było bardzo dawno temu, więc nie pamiętam. A moje pierwsze opadziny to jeszcze były Stiga Mendo bodajże. Tego, co pamiętam. A teraz aktualnie jakim sprzętem grasz? Aktualnie gram deską Tibara Samsonow, taką niebieską i dwoma Evolution MXP. No dobrze, mam nadzieję, że Romcio Leszek zadowolony z odpowiedzi. Pan Radosław Gielo, pozdrawiamy cię, Radku. Kiedy dokładnie zaczęły się twoje problemy zdrowotne? Moje problemy zdrowotne zaczęły się w zeszłym roku na zgrupowaniu w Ostródzie. W sumie zagraliśmy turniej w Obóz w Ostródzie tygodniowy i jeszcze trenowałem i w ostatni dzień
obozu poczułem ból kolana. Potem mieliśmy kilka dni przerwy i pojawiliśmy się na obozie w Cetniewie i tam zagrałem bodajże dwa treningi i już nie byłem w stanie dalej trenować i po prostu to już, czyli pod koniec lipca zeszłego roku. Znaczy tego roku. Byłeś powołany już w 2011 roku na Mistrzostwa Europy Seniorów, mając 14 lat, ale wtedy nie zadebiutowałeś z powodu kontuzji. Tak, to była trochę bardziej skomplikowana sytuacja od środka, bo byłem już praktycznie zdrowy, ale trochę się tam wydarzyło niepotrzebnych zdecydowanie rzeczy i to był główny powód, dla którego nie wystąpiłem. Czyli no, fajnie było wtedy zagrać, bo bodajże miałem grać tylko debla, ale to było dla mnie i tak wielkie przeżycie. Fajna w ogóle sala w Sopocie, Erga Arena, jeszcze w Polsce, jeszcze z Europy, więc by fajnie było zagrać, no ale nie udało się, nie udało się i po prostu tak było. Tak się stało, już nic z tym nie zrobimy. To już przeszłość. Pan Cezary Domagalski pyta o to, czy możesz więcej powiedzieć o kontuzji i rehabilitacji twoich kolan, jak wyglądają twoje codzienne ćwiczenia, o których wspomniałeś. Tak, to mamy ćwiczenia rozciągające mięsień dwugłowy, na pewno dwa rodzaje ćwiczeń. Jedno po prostu leży na podłodze i rozciągam dwójkę z gumą tutaj. Jedno po prostu opieram nogę na stół i też rozciągam dwójkę i to są trzy serie po minucie każda. Następne ćwiczenie jest takie, że na podwyższeniu robię tak jakby martwy ciąg, tylko że na jednej nodze. I to jest takie też właśnie, żeby wzmocnić tutaj pośladek i też mięsień dwugłowy i ustabilizować trochę kolano. I reszta jest taka ćwiczeń stabilizujące. Są to, nie są trudne ćwiczenia do wykonania, chociaż technicznie trzeba zwracać wielką na to uwagę, żeby dobrze to wykonywać, żeby po prostu nie pogorszyć tej kontuzji, co mam teraz, co miałem, mam nadzieję. To tyle. Mam nadzieję, Czarny, że jesteś zadowolony z tej odpowiedzi. Jeżeli chciałbyś jeszcze o coś dopytać, to śmiało pisz. Patryk na pewno dopowie. Najważniejsze indywidualne zwycięstwo w seniorach i juniorach w rywalizacji międzynarodowej. O, teraz ciężko mi coś wymyślać. No tutaj Radek Gielo pisze na przykład o starcie z Limem Yong-ho podczas Mistrzostw Świata Juniorów. Tak, to myślę, że jeśli chodzi o zawody juniorskie, to było takie bardzo ważne, bo to grałem w ćwierćfinale Mistrzostw Świata Drużynowych z Koreą Południową, gdzie byliśmy skazani praktycznie na pożarcie i było przy wyniku 1-1 i udało mi się wygrać 3-0, gdzie zawodnik no, praktycznie prezentował dużo wyższy poziom, był dużo wyżej w rankingu. To była taka niespodzianka. No i później właśnie Jakub Dyjas też udało mu się wygrać z późniejszym triumfatorem w turnieju dla singlistów. I wygraliśmy wtedy właśnie w ćwierćfinale z Koreą, gdzie była mega niespodzianka i zdobyliśmy medal mistrzostwa świata, więc to był bardzo duży sukces. Okej, okay, a w seniorach? Jeśli chodzi o seniorskie, na turniejach międzynarodowych nie miałem jakichś takich super zwycięstw i naprawdę ciężko mi jest cokolwiek powiedzieć, jakim super zawodnikiem wygrałem i tak, czy jestem jakiegoś tak zwycięstwa zadowolony. Na tą chwilę bardzo ciężko mi cokolwiek sobie przypomnieć. A powiedz mi, skoro jesteśmy przy kadrze, debel z Markiem Badowskim, jak to widzisz w przyszłości? No bo wasz debel to jest coś, co naprawdę można mieć z tego dużo frajdy jako kibic i dużo czerpać przyjemności, satysfakcji, bo ten debel no, moim zdaniem ma tam duży potencjał. Wiadomo, że przez tam oczywiście kontuzję to wszystko wyhamowało, musiały się plany pozmieniać, ale jeżeli ty będziesz zdrowy, to widzisz też ponownie potencjał w tej grze podwójnej z Markiem Badowskim właśnie, jeśli chodzi o te turnieje międzynarodowe? Tak, myślę, że z Markiem Badowskim mamy i bardzo dobry kontakt, właśnie gramy debla, ale też również poza stołem bardzo dużo ze sobą rozmawiamy. Dobrze żyjemy, myślę, że to też nam na pewno pomaga grać lepiej przy stole, tak? Myślę, że jeśli zdrowie pozwoli i mi, i Markowi, mam nadzieję, że tak będzie, to myślę, że jeszcze możemy namieszać na kilku turniejach międzynarodowych. Ostatniego słowa zatem nie powiedzieliście, tego wam życzę. Izabela Zatówka. Patryk, czy zasnąłeś kiedyś w szkole na lekcji?
Się zastanawiam kiedyś w szkole na lekcji. Tak, zasnąłem i to jeszcze na indywidualnej, gdzie byłem sam na sam z nauczycielką, więc to tak trochę dziwne było, ale to było ze zmęczeniem po prostu po treningu, bo zawsze w Grodzisku było, że rano trenujemy, a później od razu szedłem do szkoły, więc byłem trochę wykończony. Jeszcze wtedy nie jadłem śniadań za dużo, po prostu byłem młody, nie chciałem, też nie zwracałem na to za bardzo uwagi. No i zdarzyło mi się zacząć. No to do ciekawych rzeczy się dowiadujemy. Jeszcze sam na sam z nauczycielem, no to powiem ci szacunek, Patryk. Tak, dziękuję. Rozmawialiśmy też poza anteną, że i ty podczas czatu wspomniałeś, że fajnie jest ten ośrodek w Gdańsku, bo masz całe zaplecze i podczas, przed tym czatem jeszcze rozmawiając, ty kilka razy zwróciłeś uwagę właśnie na to, że jest siłownia. Jak ty się prowadzisz jako zawodnik? Jaką wagę przykładasz właśnie do siłowni, do diety, do całego ruchu oprócz sali gimnastycznej, może jakiejś suplementacji? Jak to wygląda u ciebie? Tak, i staram się zwracać uwagę na dietę. Wiadomo, że jak są na przykład wakacje, to sobie trochę poluzuję, ale tak jak w sezonie, no to staram się trzymać dietę, kalorie, oczywiście nie liczę. Też współpracowałem wcześniej z dietetyczką, ona mi rozpisała wszystko, więc tak mniej więcej już wiem, co i jak mam jeść. I jak naprawdę się do tego stosuję, to się dużo lepiej czuję. Tak, suplementację też biorę naprawdę bardzo dużo, ale to też jak jest czas na suplementację, na przykład kreatyną, no to bardziej ją używam w okresie przygotowawczym, żeby właśnie trochę nabrać siły, trochę mięśni, żeby się dobrze przygotować, a w sezonie bardziej jakieś regeneracyjne rzeczy typu na przykład BCA, cytruliny, takie też, żeby czasami jakaś przed treningówka, jak naprawdę jesteś zmęczony i kiedyś naprawdę od treningu fizycznego naprawdę uciekałem, jakby to był ogień na mnie, w ogóle nie lubiłem, nie czułem, że to jest potrzebne, no ale z wiekiem dojrzałem do tego, że naprawdę teraz przykuwam bardzo dużą uwagę do tego. A jak u ciebie wygląda sytuacja z psychologiem sportowym? Miałeś do czynienia, nie uważasz tego za dobry pomysł? Jakie jest twoje zdanie? Miałem wcześniej do czynienia z psychologiem sportowym, ale myślę, mogę powiedzieć, że nie trafiałem na dobrych psychologów albo po prostu, którzy mi nie odpowiadali i byłem do tego sceptycznie nastawiony. Na chwilę obecną nie współpracuję z żadnym psychologiem, ale myślę, że w przyszłości, jeśli chce się osiągać dobre sukcesy, no to jest to też obowiązek. Grzegorz Klonowski, musisz się przygotować też na takie pytania. Whisky czy czysta? Whisky, zdecydowanie whisky. Sama z kolą, skąd? Okay. Z kolą i z lodem, zdecydowanie. Okej, okay. Zawsze po wygranym meczu albo po dobrym sezonie można sobie pozwolić. Czyli whisky, cola, lód, panie Grzegorzu, to jest wybór dla gazetówki. 40 minut mija już naszego czatu. Jeśli macie pytania, śmiało wrzucajcie je tutaj. Ja zapytam też, Patryk, o twoje hobby, no bo rozmawialiśmy trochę o FIFA, o grach komputerowych, trochę o koszykówce. A jak to wyglądało jeszcze zupełnie za dzieciaka? Czy ty byłeś skoncentrowany tylko na tenisie stołowym, czy miałeś jeszcze jakieś propozycje, żeby grać w coś innego, zająć się czymś innym, jak to u ciebie wyglądało dawno, dawno temu? Za dzieciaka to praktycznie każdy sport, tak? Naprawdę podobało mi się wiele sportów, ale takie dwa główne to zdecydowanie piłka nożna i praktycznie grałem codziennie, nawet jak trąbę dwa razy dziennie, to zawsze jeszcze wieczorem chodziliśmy z kolegami, graliśmy naprawdę po 2 godziny. I zawsze były też takie turnieje w lato organizowane przez Pogoń Grodzisk, przez klub i mogliśmy sobie zrobić z kolegami drużynę. I zawsze robiliśmy i udało nam się parę razy wygrać i właśnie wtedy miałem zapytanie praktycznie po każdym turnieju, żebym przyszedł na trening właśnie piłki nożnej, no ale to już grałem kilka lat w tenisa i stwierdziłem, że po prostu no, nie będę miał na to czasu i wybieram tenis. Jaka pozycja? A na tych turniejach grałem sobie na napastniku. Myślę, że tak najwięcej frajdy mi sprawiało, jak strzelałem gole. Też mi się udało zostawiać króla strzelców na takim turnieju, więc to było takie fajne, ale to już było bardziej właśnie jako hobby. I do tej pory, jak słyszę, że w piłkę gramy, no to pierwszy jestem do tego. Noga lewa, prawa, obie? Raczej prawa,
ale lewą też potrafię coś tam, jakieś widły czasami ukuć. Czyli lewa mocna, a prawej sam się boisz, tak? Tak, dokładnie tak. Okej, no to z kart. I tak patrząc po wzroście, to i z głowy też pewnie coś możesz zapodać. Z głowy, powiem szczerze, jakbym potrafił, to byście mnie widzieli teraz bardzo, a nie byście mnie oglądali. Okej, no Izabela Zatówka pyta, czy FC Barcelona, czy Real Madryt? Nie, to jest pytanie retoryczne i to jest zdecydowanie FC Barcelona, bez jakichkolwiek zastanowień. Dobrze, a jakie sprawa wygląda z twoim hobby? No sam mówiłeś, że siedziałeś w Niemczech sporo czasu, potem kwarantanna w domu. Jak spędzałeś ten przymusowy, wolny czas? No to na pewno sobie ćwiczyłem, ale to wiadomo, każdy chce podtrzymać formę, żeby jak najszybciej wrócić, to było oczywiste, to codzienne ćwiczenia, no i naprawdę granie w gry na komputerze, tak? To bez tego byłoby mi 90% trudniej przeżyć ten czas, gdzie nie możesz wychodzić z domu i myślę, że teraz właśnie jakieś sklepy z komputerami mają naprawdę uciechę i bardzo duży zysk. Zatem jakie tytuły polecasz? Obecnie Counter-Strike zdecydowanie u mnie góruje. Już kiedyś, już od kilku lat gram, ale teraz naprawdę miałem okazję tak przysiąść trochę lepiej, więc sobie pograłem trochę więcej i League of Legends na drugim miejscu, chociaż ta gra jest bardzo denerwująca, ale nawet z Markiem Badowskim sobie czasami zagramy we dwójkę. Kiedyś też jeszcze jak do gimnazjum chodziliśmy, graliśmy bardzo dużo i teraz czasami również wchodzimy. Także Patryk Zadówka poleca takie tytuły, czyli jeśli chodzi o seriale na Netflixie, to za bardzo nie przypadasz, czy gdzieś tam po jednym odcinku wieczorem skrabnąłeś? Jakieś seriale też oglądałem, ale to właśnie tak jak lubię na przykład przed spaniem sobie włączyć jakiś film czy serial, nie wiem, jakoś lepiej mi się wtedy zasypia, ale też myślę, że kilka seriali na Netflixie wciągnąłem przez ten czas. Okej. Były takie, sięgam pamięcią gdzieś tam w czaty z poprzednimi naszymi gośćmi, były takie ciekawe pytania, które mi zostają w głowie i chciałbym też tobie je zadać. Czy pamiętasz, ile miałeś lat, kiedy rozdałeś pierwszy autograf na przykład? To jest bardzo ciężkie pytanie, ale nie pamiętam dokładnie tego momentu, ale wydaje mi się, że około 14 lat, 13-14 lat myślę, że ten przedział wiekowy. Czyli to był grudziąc. To było jeszcze chyba Księgienice. Wydaje mi się, że pierwszy autograf mogłem dać właśnie w Księgienice. Okej. Miejsce, w którym byłeś najdalej z reprezentacją Polski? Najdalej. Byliśmy w Chinach na pewno daleko, ale jeśli chodzi o niereprezentację, to byłem na wyspie Guam. To jest no, mega wyspa, co byłem. Mieliśmy taki hotel w kształcie statku, Sheraton 5 gwiazdek i do oceanu mieliśmy dosłownie 10 metrów i to takie naprawdę, że woda błękitna, czyściutka i bardzo ciepło, więc to było super przeżycie. A właśnie, jeśli chodzi o podróże, wypoczynek, to ty jesteś w stanie wydać dużo pieniędzy i polecieć gdzieś najdalej jak można, żeby mieć święty spokój, odstresować się, wychilloutować, czy jesteś taki, że możesz na przykład no, miesiąc spędzić nad Polskim Morzem, czyli de facto u siebie w domu? Nie, zdecydowanie myślę, że bym wolał wydać kilka tysięcy, na przykład polecieć do Grecji, tak jak to zrobiliśmy zresztą również z Markiem Badowskim i z Szymonem Kodziem i tutaj naszymi partnerkami do Grecji i to myślę, że zdecydowanie wolę takie coś niż zostać na Polskim Morzem na miesiąc. Chociażby tydzień w Grecji moim zdaniem jest lepszy niż miesiąc w Polsce na wakacjach nad morzem. I wracasz zawsze wypoczęty, naładowany, akumulatorem pełno, można pracować. Tak, dokładnie. Myślę, że takie wakacje też są bardzo potrzebne i wpływają naprawdę dużo lepiej na karierę zawodnika. Dobrze. Pan Jakub Kozioł, pytanie o to, ile czasu poświęcasz na trenowanie serwisu? To są też różne okresy. Dla mnie trenowanie serwu jest naprawdę żmudne i żeby naprawdę się tak skupić na serwie, to dla mnie jest maksymalnie 20 minut na przykład dziennie na serw. To jest takie, że się skupię i wiem, że wykonałem dobrą robotę, bo później już serwuję trochę więcej, to jest takie pół na pół, więc wolę wtedy po prostu po tych 20 minutach skończyć i nie wiem, pójść się na przykład porozciągać czy poćwiczyć. Więc tak myślę, że 20 minut dziennie jest bardzo dobrą opcją, jeśli robi się to systematycznie. Marek Gudzelak
z którym z polskich zawodników nigdy nie wygrałeś? Nie wiem, czy jest taki zawodnik. Z polskich nie przypominam sobie, z kim nie wygrał z takiej czołówki. Na pewno ktoś jest, z którym nigdy nie wygrałem, na przykład grałem raz, ale tak, że grałem więcej razy, to myślę, że nie ma takiego zawodnika. A jakiś zawodnik, który ci ewidentnie nie leży? No nie lubisz z nim grać, nie chcesz, deprymuje cię? Jeśli chodzi z Polski, to myślę, że Marek Badowski jest takim zawodnikiem, co znamy się bardzo dobrze. Ostatnie mecze myślę, że on zdecydowanie wygrywał i tak mi no nie pasował po prostu stylem. A jeśli chodzi o zagranicznych z lotu Superligi? Z lotu Superligi powiem, że to jest na pewno Jiří Vrablík, bo z nim nigdy nie wygrałem, pomimo że myślę, że we wszystkich meczach, co grałem, miałem 40 piłek meczowych, ale naprawdę nie udało mi się z nim ani razu wygrać. Co jest takiego w nim, że on ci nie leży? Nie wiem, wszystko jest super, czuję się naprawdę, że nie mogę z nim przegrać, że nie mam prawa przegrać, a za każdym razem przegrywam. I czy to jest, no naprawdę nie jestem w stanie odpowiedzieć, czym to jest spowodowane, bo czuję za każdym razem, że jestem lepszy, dosłownie w każdym atucie i no niestety zawsze odchodzę pokonany od stołu. W przyszłym sezonie będzie pewnie też kolejna okazja do spróbowania sił z Jiříím Vrablíkiem, bo wiemy, że zostaje w Działdowie jako grający trener. Czy kiedyś rzuciłeś rakietką po meczu? Tak, zdarzało się. Pamiętam, za czasów juniorskich właśnie przegrałem z zawodnikiem z Tajwanu 4-3-9, bodajże w ćwierćfinale na jakimś proturze i no nie wytrzymałem, po prostu emocje wzięły górę i zdarzyło mi się rzucić rakietką dosyć mocno. Ale to są raczej takie sporadyczne akcje. Raczej jestem spokojny, jak gram, chociaż z wiekiem, nie wiem, myślę, że się bardziej denerwuję, ale jestem taki, że nie pokażę tego, no i tak po prostu mam, ale no raczej myślę, że mało było takich sytuacji. Wiesz, jak rozmawialiśmy z Patrykiem Chojnowskim, no to jemu palców u rąk nie starczyło, żeby policzyć, ile rakietek połamał. No, w sumie kiedyś miałem tak, że na top 10 juniorów grało się 3 dni i w każdym meczu grało się 3 mecze i turniej był taki, że jeden mecz wygrywałeś 3-0, przegrałeś 4-3, następny przegrywałeś 3-0, wygrałeś 4-3 i na tym turnieju właśnie przez 3 dni udało mi się złamać 3 deski. Mam nadzieję, że miałeś jakiś porządny zapas. No właśnie miałem na jedną na każdy dzień i później już skończyłem, więc mi wystarczyło. Okej. Okay. Pan Grzegorz Klonowski, co najbardziej w sobie lubisz? Co najbardziej w sobie lubię? Myślę, że jestem wytrwały, tak? Jak sobie coś powiem, no to będę do tego dążył i myślę, że to jest moja duża zaleta. Jeszcze lubię w sobie, że nie mam problemu z porozumiewaniem się z ludźmi, łapaniem nowych kontaktów, czy jak gdzieś pojadę na przykład, to nie mam bariery, żeby rozmawiać po angielsku, że to mi tak pomaga też w jakimś złapaniu różnych kontaktów i różnych możliwościach. Marek Gudzelek, dziękuję za odpowiedź. Mam nadzieję, że w barwach Kolpinga wygrasz z Jiříím Vrablíkiem. O, pozdrowienia od menedżera Kamila Dziukiewicza. Witamy w domu, Patryk. Dziękuję wzajemnie. I Koszalinianin Koszalin podpowiada, że żeby ograć Vrablíka, musisz dokonać analizy gry. Ale to tak robiłem. Naprawdę oglądałem dużo tych meczów i no, wyłączałem po kilku piłkach, bo no, naprawdę nie wierzyłem, jak mogę przegrać ten mecz. No ale mam nadzieję, że po prostu jak się zmierzymy następnym razem, to w końcu ja odejdę od stołu wygrany. Też pytanie, które ja zawsze zadaję moim gościom, jest o to, jaką w swojej karierze dostałeś taką ciekawą propozycję transferową. Kuba Dyjas zdradził, że dostał chociażby propozycję z Japonii. Patryk Chojnowski mówił o kierunku niemieckim. A w twoim przypadku jak było? Ja miałem właśnie dużo ofert z Niemiec głównie, ale też miałem jedną ofertę z Francji, z najwyższej ligi z Pro A. Ale tam słyszałem, że są naprawdę, klub jest niewypłacalny bardzo często, są duże problemy i zdecydowałem się podpisać właśnie, zostać jeszcze jeden sezon za Brooklyn. Myślę, że to była dobra decyzja, bo później właśnie też słyszałem, że w tym sezonie wielu zawodników nie dostało całej kwoty, co mieli w kontrakcie, więc myślę, że wyszło mi też to na dobre.
A teraz Patryk, tak zupełnie szczerze, byłeś łakomym kąskiem na giełdzie transferowej, czy miałeś problem ze znalezieniem klubu? No bo z jednej strony okej, kontuzja, przez którą nie grałeś sporo czasu, ale jak spojrzymy na to z drugiej strony, no to ty wiesz, nazwisko Zatówka jest pewną marką na rynku europejskim i można było cię mieć za fajne pieniądze. Tak, myślę, że obawiałem się tej sytuacji właśnie, jak to będzie po wreszcie sezonie całego niegrania, czy ktoś mi da szansę. Naprawdę brałem pod uwagę, że no, będę miał problem ze znalezieniem klubu, ale na szczęście miałem tak jakby z czego wybierać i myślę, że na pewno nie zostałbym bez żadnego klubu, więc myślę, że było całkiem spoko, fajnych ofert. A możesz zdradzić, z kim rozmawiałeś, chociażby z Polski, czy z Polski tylko Kolping się zgłosił po ciebie? Z Polski rozmawiałem z Gdańskiem, ale nie było też żadnych konkretów. Od Kolpinga od razu dostałem takie jakby konkrety, więc to było dużo prostsze do zagadania i dostałem bardzo dużo ofert z drugiej Bundesligi w tym sezonie. Do Jarosławia będziesz dolatywał, czy opcja lądowa Pendolino? Nie, myślę, że zdecydowanie samolotem będzie mi wygodniej. Czyli Rzeszów i potem chwila już Jarosław, okej. Pan Jakub Kozieł z kolejnym pytaniem. Czy chciałbyś grać w chińskiej lidze? Myślę, że każdy by chciał grać w najlepszej lidze świata, tak, bo też oni mają super system, że grają 2 miesiące bodajże i później mają cały rok na treningi, na protury, więc to jest bardzo duże ułatwienie dla nich i myślę, że to jest bardzo mądrze przemyślane. No i poziom jest no, najwyższy na świecie, tak? Nawet czy na mistrzostwach świata myślę, że jest niższy poziom niż tam w chińskiej superlidze. I myślę, że to by było wiele, wiele mógłbym się od nich nauczyć i byłoby bardzo fajne doświadczenie dla mnie. Pan Grzegorz Klonowski, w jaki sposób reagujesz na trudne sytuacje? Staram się po prostu wykonywać wtedy swoją robotę, że nie myślę o tym, jak coś jest trudnego, po prostu staram się skupić uwagę na po prostu tych rzeczach, co muszę robić, co robię codziennie. Wiadomo, że są różne przeciwności losu, ma się gorsze dni, lepsze dni, ale to jest normalne w życiu i po prostu trzeba sobie z tym radzić. Jak nie wiem, naprawdę o czymś dużo myślę i wiem, że mi to przeszkadza, to staram zająć się czymś innym, nawet czy nie wiem, czy pograć w gry, czy wyjeździć na spacer, pojeździć na rowerze, czy właśnie zrobić trening fizyczny i wtedy jakby to się odkłada na drugą stronę i się skupiam na czymś innym. Aga go pyta o twoją dietę, czy stosujesz. Wspominałeś o tym, że kiedyś miałeś konsultację z dietetykiem, ale na tę chwilę takiej diety jakiejś spersonalizowanej nie stosujesz, tak? Znaczy, to mam tę samą dietę już od kilku lat w sumie i dobrze mi się czuję i nie mam takiej rygorystycznej diety, że muszę każdy posiłek jeść codziennie, nie wiem, dany, tylko ona mi napisała tak jakby jakie mogę przykłady jeść, na przykład nie wiem, mogę zjeść kurczaka, łososia, ile tego po prostu jest, ja sobie z dnia mogę wybierać na co mam ochotę po prostu, więc to jest taka dieta najlepsza dla mnie, po prostu na co mam ochotę, to mogę to zrobić. Wiadomo, że słodycze, też nie jestem jakimś wielkim fanem słodyczy, nie lubię ich za bardzo, no ale najczęściej w diecie one też nie powinny mi się występować. Czyli co, standard? Drób, ryby, jakiś pewnie ryż, mniej węglowodanów? Znaczy węglowodanów myślę, że nie dużo, bo naprawdę jak nie jem węglowodanów, to czuję, że nie mam za dużo siły na treningach i już sprawdzałem na przykład w ogóle dietę bez węglowodanów, to może i ciało wyglądało lepiej, ale jeśli chodzi o siły, to było bardzo słabo, więc z węglowodanów właśnie ryż, jakieś kasze, makaron. I też jestem takim typem człowieka, co na przykład jeden posiłek może jeść naprawdę, nie wiem, przez kilka miesięcy i mi to w ogóle nie przeszkadza. Więc to myślę, że dla mnie to też jest bardzo duże ułatwienie. No tak, jak wspomniałeś o węglowodanach, to musisz mieć paliwo do treningów, do meczów, do podróży, także cofam. Co jeszcze chciałbyś osiągnąć w swojej karierze? Czy masz jakieś marzenia związane z karierą, plany, które sobie gdzieś tam założyłeś i które krok po kroku spełniasz? Na pewno chciałbym wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich, tylko nie być właśnie jako rezerwowy, tylko po prostu tam właśnie zagrać na stole i to jest taki główny cel i myślę, że to jest główny cel każdego sportowca i każdy do tego dąży i to też jest takie moje największe marzenie. Grałeś, jeszcze cofnijmy się na moment do lotu Superligi, bo grałeś
z wieloma świetnymi zawodnikami. Właśnie jeśli chodzi o tych kolegów z drużyny, o zawodników, z którym grałeś w jednym klubie, to kogo byś wymienił jako takiego topowego, z którym miałeś okazję grać? To myślę, że był to Kali Yoshida. Grałem z nim bodajże 3 lata w klubie i to był bodajże kiedyś ćwierćfinalista Mistrzostw Świata w singlu, więc to jest naprawdę już mega wynik i myślę, że to był najlepszy zawodnik, z jakim miałem okazję przebywać w klubie. Tutaj od razu Marek Gudzelak też dopytuje, czy treningi z Huing Chao dały ci jakieś korzyści? Tak, jeśli on nam naprawdę bardzo dużo pomagał, a doświadczenia w kadrze chińskiej miał bodajże 15 lat, więc na pewno ma pojęcie o tenisie i też nie był taki schowany na wiedzę, że nie chciał nam pomagać, tylko właśnie mi czy Puczarowi bardzo dużo doradza na treningach. Pomimo, że tego to jest inny styl, no to myślę, że jego wskazówki były bardzo cenne i też pomogły mi rozwinąć moją grę. Tak patrząc z boku na to wszystko, to gdzieś tam można było u niego dostrzec taki, myślę, świetny materiał na trenera czy asystenta trenera, bo faktycznie Huing Chao był bardzo pomocny, zawsze podpowiadał, był taki chętny do pomocy. Wielu Chińczyków gdzieś tam po treningu chowa się w pokoju i wychodzi na mecz, a tutaj było takie bardziej, powiedziałbym, podejście otwarte, europejskie z jego strony. Faktycznie był pomocnym zawodnikiem. Tak, zdecydowanie. Właśnie dużo Azjatów, jak przyjeżdża do Europy, to po prostu wychodzi, gra mecz i po prostu idzie sama do pokoju, tam sobie siedzi na telefonie, czy robi swoje rzeczy, a Huing Chao czy z nami w mieszkaniu bardzo dużo rozmawiał, czy na piwo nas zaprosił naprawdę, bo lubił sobie wypić piwo. Był naprawdę wielkim fanem piwa. I no, dużo rozmawialiśmy też o tenisie, czy w mieszkaniu, czy na treningach i był taki naprawdę, nie czuło się, że to jest w ogóle Azjata. Jacek pyta o to, czego można jeszcze ci życzyć. Czego można mi życzyć? Przede wszystkim zdrowia. To myślę, że jest najważniejsze. Szczęście też się przyda, bo zawsze do sukcesu, jeśli chcesz osiągnąć sukces, to musisz też mieć szczęście. Jestem tego zdania. No i żebym dalej się otaczał super ludźmi, tak jak się otaczam. Ja w takim razie dołączam się do tych życzeń. Godzina naszego czatu powoli mija. Ja, Patryk, oprócz zdrowia i szczęścia życzę no, wielu wygranych tych ostatnich decydujących piłek, co najmniej kolejnego finału w Lotto Superlidze, no i spełnienia marzeń o Igrzyskach Olimpijskich, o występach w kadrze, żeby to wszystko poukładało ci się tak, jak to sobie gdzieś wymarzyłeś. Dziękuję bardzo. Na pewno się przyda. Do zobaczenia, Patryk, w takim razie w halach, w przyszłym sezonie w halach Lotto Superligi. Ja tylko przypomnę, że na naszej stronie www.superliga.com.pl znajdziecie informacje o turnieju Lotto Superliga Cup. To jest 31 maja, niespełna 2 godziny na żywo w TVP Sport. Tenis stołowy w najlepszym wydaniu, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Wejdźcie na stronę, zobaczcie informacje dotyczące tego eventu. W przyszłym odcinku tego czata, w piątek o godzinie 21:00, gościem będzie Artur Białek. Porozmawiamy sobie nie tylko o tenisie stołowym, ale także o muzyce, o hip-hopie. To także, no, Patryk, twój gdzieś tam przyszły kolega z drużyny, bo wiemy, że Artur jest i grającym zawodnikiem, i też trenerem właśnie w Jarosławiu. Tak, już tak od czasów, jak ja byłem kadetem, on był wtedy juniorem, to ja jeździłem na mistrzostwa Europy i on też, więc sam się znamy już z tych starszych czasów, więc na pewno będzie też czasami fajnie pogadać i powspominać te stare czasy. No, z tego co wiem, to hip-hop też chyba lubisz. Ja lubię każdy rodzaj muzyki, nawet znam Artura kilka piosenek mi podsyłał, więc życzę mu też powodzenia, niech się rozwinie jak najlepiej w tej karierze raperskiej i cały czas do przodu. Na pewno zapraszamy już teraz na ten czat, tak jak mówiłem, nie tylko tenis stołowy, ale porozmawiamy też o muzyce i o hip-hopie. Ostatnie pytanie jeszcze, Patryk, do ciebie rzutem na taśmę. Jak długo chcesz kontynuować karierę? Pytanie od Anny.
Mam nadzieję kontynuować karierę naprawdę jak najdłużej i po prostu nie określam sobie ilości lat, tylko po prostu aż będzie mi to sprawiało frajdę i będzie mi to przynosiło korzyści. Więc no, ciężko mi powiedzieć na lata, ale mam nadzieję, że jeszcze potrwa. No, 10 lat to minimum na pewno, myślę, że 15 to również. Super, Patryk. Pięknie dziękuję. Dobrego wieczoru, dobrego weekendu ci życzę. Do zobaczenia podczas meczu Superligi. Dziękuję pięknie. Hej. Cześć.